No dobrze, dzisiaj zaczniemy tak nietypowo, ponieważ musimy sobie rozczaić, jak jest zasilona końcówka NAD w amplitunerze NAD 7175PE. Tu jak widać mamy po trzy tranzystory na radiatorze i po cztery w sumie, bo czwarty jest tu. Główne zasilanie, słuchajcie, do kolektorów tranzystorów tutaj dochodzi przez zaporowo, przez diodę. Tranzystorek sterowniczy to nie jest zasilanie. I teraz musimy rozczaić tak. Do kolektorów idzie tędy i tu mamy tranzystor 25, czyli 2SD tutaj w tym miejscu 1706, a na dodatnim napięciu jest PNP 2SB 1155. Słuchajcie, to jest na radiatorze tranzystor, który steruje nam napięciem wzmacniacza. Te dwa tranzystory sterują nam połówko dodatnią, połówko ujemną. I dopiero wtedy idzie napięcie na tranzystory mocy, które to są 2SA1516×2, czyli te dwa, i 2SC3907×2, czyli to są końcówki mocy. Driver jest 2SD1264, dodatnia część, i ujemna, czyli PNP, tranzystorek 2SB940B, nie A, A. Trochę powiększymy to. Nie wiem, czy to wchodzi, czy nie wchodzi, ale teraz będzie chyba widać. Nie mam podglądu, ale to nic. Słuchajcie, tutaj jest wzmacniacz praktycznie w klasie H, pracujący w klasie H. Dziwna sprawa jak na tamte lata, co nie? Na początku myślałem, że to jest ogranicznik prądowy, ale to nie jest żaden ogranicznik prądowy, ponieważ tutaj napięcie ujemne, ani tutaj dodatnie, słuchajcie, przez tę diodę, przez ten mały tranzystorek, to jest malutki tranzystorek tutaj, oto to nie ma takiej opcji nawet, żeby tutaj to zasilić, ten stopień mocy, to musi być zasilony przez ten tranzystor. Tranzystor jest wysterowany z ogranicznika, tu, z emitera, słuchajcie, z diody jest sygnał wzięty i ten tranzystor, o ten akurat Q705 2SC2240, to jest ogranicznik, tak samo i tutaj mamy ogranicznik, mamy dwa ograniczniki na dodatnią i na ujemną napięcie, dla dodatniej ujemne napięcia. I teraz tak, napięcie zasilania to jest ta górna linia i ta dolna linia. Dobrze mówię? Zaraz zobaczymy. Do zasilacza podskoczmy. Tędy. To drugi kanał. Tak jest. Ujemna i dodatnia. Zobaczcie. Dwa niezależne. Nie wiem, czy to widać. Kurczę, może będzie widać. Tu mamy trafo, które prawdopodobnie się spaliło w tym nadzie. Albo mamy obciążenie na wtórnym. Zobaczymy, bo grzeje się. I teraz tak, mamy dwa niezależne mostki prostownicze, cztery w sumie kondensatory 10 000 mikro na 100 V. Tutaj mamy na 63 V 10 000 mikro, tak. A tu mamy 100, czyli zasilanie końcówek idzie z tego pierwszego trafa, znaczy z pierwszego mostka. No tak, rezystor, czujnik temperatury, jeden, drugi, odcinający zasilania, bezpieczniki 2 po 3,15 A. Teraz ten dolny 5 A, a czemu tak śmiesznie? Jeden 5 A, drugi 3,15. A to jest zasilanie, tylko wzmacniacze z dwóch stron, mamy bezpiecznik na wtórnym.
zaraz to będziemy sobie dochodzić. Słuchajcie, drugi kanał to jest, nie jest rozrysowany, bo jest identyczny. O, drugi kanał. I tu mamy stabilizator. Stabilizację na 5. I tu musimy też przebadać, bo już tutaj było grzebane w tym nadzie. Zresztą za chwileczkę Wam pokażę, jak to wygląda na płytce. W sumie mam rysunek też płytki. Kompletną serwisówkę udało mi się ściągnąć do niego. No i tak. To co? To teraz Wam pokażę, jak to wygląda w sprzęcie. 22 osoby od ostatniego odcinka dotarły do nas, czyli 5422, jak widzicie w prawym górnym rogu. Już od dawna ten licznik się wyświetla. Nawet nie wiem, cały czas po prostu mamy ten liczniczek. Na dole leci ten paseczek oczywiście do zbiórki. No niestety mamy lipiec, a YouTube ograniczył zarabianie w ten sposób, że bodajże chyba 329 zł wypłacił mi raz w tym roku. Już nie co miesiąc, nie co dwa, raz w tym roku. Dobra i to, nie? Dobra, i tak nie robię tego dla zarobku, ale naprawy i serwis oczywiście jak najbardziej. O ile jest czas na to, bo to jest czasochłonne. Grzeje nam się transformator, on do tej pory jeszcze jest letni, chociaż pochodził dosłownie w kilka minut. Górna płyta to jest płyta tunera i tutaj było strasznie grzebane, nie ma bezpiecznika, radiator luźny, nieprzykręcony tranzystor od stabilizatora. No było grzebane, brak śrubek, tylko dwie śrubki tu na górze, tutaj mamy wszystko luźne, zaraz to będziemy wyciągać. I teraz przechodząc do końcówki mocy, bo prawdopodobnie ona obciąża nam transformator. Rozkręciłem już go wcześniej. Tak wygląda końcówka mocy. I słuchajcie, wszystko byłoby pięknie, żeby ktoś się nie pomylił. Patrzcie, to są dwa stopnie mocy. Czym one się różnią? Zobaczcie. Czym te tranzystory, znaczy tranzystory na stopnie mocy się różnią? Ta jest zamontowana, ok. Niki chyba prawdopodobnie nie ruszał, chociaż widać tutaj straszne luty. To wszystko jest do czyszczenia, wszystko jest do poprawienia. Mamy ten termik ujemny albo dodatni. Jest zamontowany jakiś inny, to nie jest oryginał. To jest normalny, zwykły jakiś taki termik, bodajże na 60, żeby Wam nie skłamać, na 110 stopni aż, no ja pierdzielę. To też fajnie, bo powinien siedzieć około 65, między 65 a 80, tak przynajmniej na schemacie było. I zobaczcie, tu mamy jeden dodatnie ujemny driver. I jest tak. Końcówka mocy, znaczy to jest tranzystor, sorry, nie driver, to jest tranzystor do prądu spoczynkowego, czyli po prostu do ustalenia prądu spoczynkowego. Mamy tak, końcówkę mocy, drivery, diody, tranzystory do klasy H. Czyli w ten sposób, tymi sterujemy napięcia, zobaczcie, nawet jak idą linie, idzie napięcia, zasilanie, dodatnie napięcie, ujemne, wyjście na bodajże na głośnik, to jest o tutaj, aż w tym miejscu. I teraz tak, stopnie mocy, ten tranzystor, ten tranzystor, ten tranzystor, ten tranzystor. Dobrze mówię? Tak, no bo to są podwójne takie same. Ok. Mamy po dwa, w sumie po cztery tranzystory na końcówkę mocy. A w tym kanale, zobaczcie. No i co teraz? Nie chcę się pomylić, ale to było już strasznie grzebane. Patrzcie, poprzedłużane tranzystory, nóżki. Nie wiem, czy tu zwarcia nie ma, bo to jest tak polutowane, jakby ktoś, kurde, takim, nie wiem, tęgą lutownicą pistoletową to robił. I teraz jest tak.
tu już podmienione zamiast C3856 parka, tu już są wstawione jakieś tipy. Mało tego, taki sam jeden tip do zasilania, do napięcia, taki sam tip do napięcia, a tutaj jakim prawem to miało zadziałać, słuchajcie? Jakim prawem to miało zadziałać? Przecież one muszą być nie dość tego, że identyczne, to jest parowane. A tu jest całkiem inny tranzystor, a tu jest jakiś wstawiony tip 36. Tu 35, tu 36. Piękny wzmacniacz, piękny amplituner, że tak powiem, bo to już jest naprawdę klasyk. Jeden ze starszych, naprawdę jest co naprawiać, że tak powiem, w nim. A ktoś normalnie tak zrobił Suprise'a, że pierwsze co będzie, to będzie rozmontowanie tego wszystkiego, no bo tutaj ja nie wierzę, żeby to też nawet i te wszystkie przełączniki działały bezawaryjnie. O, jeszcze coś tam odpadło. No, już pokrętło odpadło. Słuchajcie, sprężynka. To idzie przez całą długość, słuchajcie. I tu mamy przełącznik. O, kulki wypadły. To wszystko idzie do rozbiórki, niestety. Już przełącznik przestał działać. I tak, postanowiłem sobie tak, że opiszemy awarię, opiszemy... On jest gorący, wiecie, się nagrzą, ale wiem dlaczego się nagrzą, no. Już teraz to już wiadomo, wszystko jasne. Opiszemy po prostu, co było robione, jak to było robione, ale pokazywać na przykład... O, zobaczcie, tu jest właśnie ten docisk od tego przełącznika, wypadł sobie. Od tego tutaj pod spodem siedzi. Ale po prostu z, że tak powiem, z prac filmów, znaczy filmów, nie będę tego nagrywał, tylko bo po prostu trzeba się do tego przysiąść, a nie ma co nagrywać takich filmów. Więc dzisiaj to tylko taki poglądowy, otwarcie sprzętu i to będzie tylko taki mały, krótki odcinek. Co tutaj na pierwszy rzut oka, na dzień dobry było, no... Może jeszcze zrobimy jakieś pomiary, no w sumie pomiary. Tu nie ma co mierzyć, bo to wiadomo, że to jest wysadzone. No, pewnie, że tak. No, ten będzie dobry chyba. Ale to i tak idzie do wymiany, słuchajcie. O, te wszystkie są zjarane. No. No, ten kanał będzie nieruszany, to będzie dobry. Ten kanał jest ok, a ten jest... wyrzeźbiony przez kogoś, no, brak słów, słuchajcie, brak słów. To tak można w ogóle? No, dzięki serdeczne, pozdrawiam, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku, krótki poglądowy, roboty będzie. Następny odcinek już wieczorem, także słuchajcie, będzie coś, może podziałam, może coś będzie, jakiś tam mniej więcej przy tego, i tak trafu idzie do wymiany, budynek z niego szedł, także prawdopodobnie tutaj ktoś też dorobił wtyczkę, wiecie, słuchajcie, na 220, a tak naprawdę na 230, bo teraz mamy 230, nie 200, a tak naprawdę to tutaj jest napisane 110 V i przełącznik jest 8 ohm lub 4 ohm. I właśnie te tranzystory, słuchajcie do końca, oglądajcie, bo niektórzy postawią łapkę, że głupoty gadam, bo może faktycznie się mylę, nie powiem, że nie, ale to na pierwszy rzut oka widać, że tutaj kurde ktoś rzeźbił. I te tranzystory po prostu ograniczają te napięcie. Jak jeśli przełączamy na 4 ohmy, to się to z automatu musi to ograniczyć. To, w sumie to nie jest klasa H, no ale jest po prostu ogranicznik prądowy zrobiony na dwóch niezależnych tranzystorach, które sterują napięciem na wzmacniacz. Sterowanie napięciem na wzmacniacz. A tutaj kurde, no... Co to jest? Dzięki za łapeczki w górę.
Jak możecie, to się polecam tam na dole. Na PayPal możecie też jeszcze wpłacać, nie ma problemu. Jeszcze w tym miesiącu może zrobimy jakąś aukcję sprzętów, bo w przyszłym miesiącu niestety już nie, bo do każdego ja watowcem nie zamierzam być. Także już nie. Także jeszcze w tym miesiącu będzie jedna może aukcja. Pozdrawiam.